wczoraj Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że zatwierdził wniosek naszych władz o przedłużenie obowiązywania elastycznej linii kredytowej na kolejne 2 lata. To już od takiego największego czasu, od czasu największego kryzysu mamy tę elastyczną linię kredytową. Nawet swego czasu był moment, kiedy stała się ona przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji politycznej, czy ta linia powinna była być, czy nie. Wówczas rząd bardzo poróżnił się z Narodowym Bankiem Polskim, ale to były jeszcze przed rokiem 2010, który w tym przypadku mógłby być kluczowym. W każdym razie linia została przedłużona, zredukowana, jest mniejsza niż była dotychczas, 23 miliardy dolarów i właściwie co? Co to dla nas oznacza, pan prezes Kalicki? Jak każde bezpieczeństwo finansowe też kosztuje i wiemy, że rząd ponosi koszty prowizji od zaangażowania, od gotowości. No i oczywiście zawsze jest wybór między większym bezpieczeństwem i większym kosztem, i mniejszym bezpieczeństwem i niższym kosztem. I tutaj jakiegoś wyboru dokonano. Myślę, że kierunek jest dobry, że zmniejszono tę linię i zmniejszono te koszty. Prawdę mówiąc, sytuacja makroekonomiczna Polski wydaje się na tyle dobra, że nie wiem, czy nie poszedłbym w kierunku jeszcze dalszego zmniejszenia. A ta linia nam właściwie co gwarantuje? Że gdyby co, w warunkach dużych napięć gospodarczych, dużej presji na rezerwy walutowe, mielibyśmy dodatkowe źródło finansowania naszego bilansu płatniczego. Przypomnę, elastyczne, i to jest to kluczowe słowo. Tak, ja myślę, że zgadzam się, że każde bezpieczeństwo kosztuje. Tutaj można nawet to porównać z indywidualnym gospodarstwem domowym, gdzie zabezpieczenia przed kradzieżą, które się zdarzają rzadko, ale zdarzają się niestety, czy przed pożarem, zawsze kosztują. Natomiast to się opłaca i opłaca się nawet w sensie i ekonomicznym, i takim psychologicznym. Pewien spokój kupujemy za to. Spokój bezpieczeństwa. W wypadku tej linii kredytowej funduszu trzeba pamiętać, że nadal żyjemy w czasach podwyższonej niepewności. Tuż niedaleko jest konflikt wojenny. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. W związku z tym zabezpieczenie się przed nawet mało prawdopodobnym, ale istotnym zagrożeniem jest moim zdaniem właściwe. Ja też uważam, że poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne po prostu i trudno we współczesnym świecie nie zabezpieczać swojej pozycji.